Zatrzymajmy się na chwilę w tym biegu. Tam na nieludzkiej ziemi kiedyś zabito wiarę, nadzieję i miłość. Jednym strzałem w tył głowy. Niech ten kamień i ten dąb pamięci, który tutaj poświęciliśmy świętej pamięci kapitanowi Tadeuszowi Maciejowi Hołocińskiemu, przypomina nam zawsze, kim jesteśmy i jak drogo opłacona została nasza wolność. Zbrodnia katyńska to tragiczna cząstka naszej historii, która powinna być zachowana, a przede wszystkim przekazywana następnym pokoleniom. Jako przestroga przed złem totalitaryzmu i nienawiści. A więc pamiętajmy. A pamięć to między innymi cztery polskie cmentarze wojenne wybudowane w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni i poświęcone, otwarte i poświęcone w 2012 roku. Pamięć to również nadzieja, że powstanie piąty polski cmentarz wojenny w Kuropatach koło Mińska, gdzie leżą prawdopodobnie około 3800 ofiar, szczątków ofiar z tzw. listy białoruskiej. Do tej pory strona polska nie otrzymała żadnych dokumentów ze strony białoruskiej. Pamięć to również wspaniała akcja parafiady Katyń ocalić od zapomnienia. Jest to akcja posadzenia tylu dębów, ile było ofiar zbrodni katyńskiej, czyli ponad 21 tysięcy. Rośnie już prawie 5 tysięcy dębów. Katyń od kilku lat ma dla nas nowy wymiar. Kilka dni temu obchodziliśmy 6. już rocznicę katastrofy smoleńskiej. W tym samolocie, który spadł tak niedaleko od miejsc uroczystości, leciała także nasza elita. Lecieli mężowie stanu, lecieli przedstawiciele najważniejszych instytucji w Polsce, leciały posłanki, posłowie, lecieli członkowie rodzin katyńskich, ale także zwykli ludzie, którzy jak co dzień wyszli rano do pracy. Stewardesy, oficerowie BOR, piloci. Im także oddajemy hołd z tej okazji i już zawsze będziemy mówić o Katyniu w tym podwójnym znaczeniu, bo to także była tragedia, której nie rozumiemy. Podczas niedzielnych uroczystości padło wiele słów. Być może nie słowa nam są potrzebne, lecz cisza. Jeden z najbardziej przejmujących filmów, jakie w życiu obejrzałam, film Andrzeja Wajdy pod tytułem Katyn, kończy się właśnie ciszą. Więc proszę wszystkich o ciszę. O tę ciszę, w której z zadumą pochylimy się nad tymi, którzy zostali już tam na zawsze. Dziękuję bardzo.